Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 1000, jest już aktualnie powyżej 2000. No i te partie na pewno już będą, myślę, że wartościowe. Uśmiałem się, bo widzę G4. Otwarcie groba. Nie wiem, jak na to reagować, szczerze mówiąc, ale myślę, że zagram normalnie pod tytułem E5. Wiem, że tam się i D5 gra, są jakieś pułapeczki. Jak tak, to chyba C4 z tego, co kojarzę. Zagramy D5. Jak dają centrum zdobyć, to trzeba z tego skorzystać. Dlaczego by nie? Zobaczymy, jak przeciwnik będzie reagował. Może D4 tutaj trzeba zagrać. No to myślę, że wtedy pionek pójdzie do przodu. Tak po prostu. Tutaj przypominam, że w tym momencie grozimy wzięciem pionka na G4. Więc zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. No, ciekawe otwarcie. Może chce coś przetestować. No tak jak już powiedziałem, przepycham pionka. I można powiedzieć, że tutaj właśnie C4 to chciałem właśnie rzec, ale ja mi się wydaje, że można sobie olać tego piona. Bo jak zagram tu, on mi wybije, to pionek D5 będzie wiszący i skoczek wejdzie, hetman wejdzie. Znaczy ja też mam ruchy, aczkolwiek może C6, jeszcze raz pomyślę, tak? Skoczek C3 będzie chyba niezły, ale co będzie, jak ja wezmę po prostu tutaj? Aha, on może tak, nie będzie mi się to podobało za bardzo. No bicie nie wchodzi w grę raczej. Dobra, C6. Zobaczymy, co się wydarzy. Próbuję grać logicznie, czyli najpierw wzmocnić tutaj pionki. Bicie... Aha, już wiem, o co chodzi, bo jak zagram tutaj, to dostanę G5. Ale skoczek to jest chyba lepsze posunięcie. Nawet się teraz, powiem wam, zastanawiam nad biciem na C4, bo C6 tutaj dobrze będzie kontrolować końca. Nie ma szacha. Może po prostu zbić. Może po prostu zbić, zbiję. Jest to totalnie gra na głowę, powiem wam, że nie wiem, co się dzieje, ale... Znaczy, nie znam tego debiutu, tak, ale... Ale widzę, że no chyba nie będę miał problemów po debiucie, mam nadzieję. No tutaj grożę z biciem pionka do końca, chciałem powiedzieć. No i teraz pytanie, co dalej? Ten pionek chyba niestety ucierpi. Może po prostu goniec D6 z opcją skoczek E7, żeby zrobić szybko ruszadę. Nawet jeżeli mi skoczek zbije tego pionka, to ja zagram skoczkiem i pójdę na rozwój. Oddam gońca. No tak, oddam gońca. Może to nie jest do końca najlepsze, ale chcę po prostu zrobić szybki rozwój. Hetman C2 i tutaj mi atakuje. Dobra, to chyba B5 muszę zagrać. Nie są to moje pozycje, powiem szczerze. Mogę w ogóle też dać szacha. Mogę dać szacha. I skorzystam z tej opcji, dlatego że teraz atakuje pionka, czyli coś za coś. Jeżeli goniec, no to wybije na D2. I on jak on wybije hetmanem, nie będzie mi atakował pionka na C4. Więc tak. Goniec B4 musi być dobrym ruchem. Tak zakładam. No, nie sądzę, że król odejdzie na F1, chociaż takie rzeczy też się widuje. I może to być całkiem chyba w porządku, ale właśnie po król F1 zagram sobie kulturalnie goniec E6. I kolejna figura będzie w grze i będę atakował tutaj pionka. Oczywiście tam A3 może jakieś nastąpić, no to sobie chyba ucieknę, nic się nie będzie działo. Goniec F4, tutaj będzie chciał wyjść skoczek, niech wchodzi. Zawsze mam goniec też C7, ewentualnie szybka roszada. No jeszcze skoczka nie ma wyprowadzonego, no właśnie, zobaczcie, goniec E6, proszę bardzo. Zaraz, moment, a dlaczego ja nie zbiłem pionka? W sumie może i dobrze, bo zwykle jest tak, że jak jest bicie pionka, goniec E3 sobie wejdzie, hetman gdzieś tam się pulta i wtedy wchodzi wieża z tempem i inicjatywa po stronie białych mogłaby nastąpić. Dobrze poszło jednak. Aha, moment. Jak zagram tutaj, to on skoczkiem mi wiedzie. I tu będzie jeszcze atakował. Więc może wrócić tu. No nie. Gramy tak mimo wszystko. No bo po tym ruchu... Ale skoczek C5 masz fajny ruch, kolego. Takie posunięcie. Dobra, jak mam już zrobioną ruszadę, to mam spokój. Dobra, teraz już jest ok. No i w tym momencie, jeżeli skoczek C5, to wtedy zbijam na D4. Tu nawet myślę, że taki ruch jak goniec D5 jest ciekawy. Skoczek G6, dużo dobrych posunięć widzę dla siebie w tym momencie. Myślę, że trochę są nieskoordynowane figury przeciwnika. H4. Uważam, że to jest strata tempa kompletnie. Kompletnie. Tylko muszę to udowodnić. Cały czas podpuszcza mnie do tego, żebym zbił pionka, ale wieża D1 nie podoba mi się. I to nie będzie najlepsze, raczej. No co, skoczek tu, tak żeby tylko skoczka wyprowadzić? Może też racja, może po prostu tak. Może po prostu tak, słuchajcie. Tak zagrajmy, żeby figura grała ostatnia. Też skoczek D5 się można by było spróbować zapewne, ale już na C5 nie wchodzi mi skoczek. Na D6 nie jest groźny kompletnie, no będzie tylko pionka tu atakował, wprawdzie tego też. Aha. Ale może wtedy hetman B8, tu będę bronił, jeżeli go nieco odejdzie, będzie broniony, to goniec C7. Skoczek zbije tu, no nawet zobaczcie, zupełnie gra inaczej niż sobie założyłem. Ok, może tak, no może nie, bo co, tak będzie chciał grać? No dobra, goniec F5 trochę z obroną, aha, H6 jest dobre, nie, nie jest, bo skoczek broni na F6, no dobra. Teraz przystąpiłem do działań takich, że będę próbował zapobiegać przeciwnika groźbom. Nie muszę się specjalnie rzucać. A, zbił pionka. Zbił pionka. Zbił pionka mi tutaj. Nie widziałem. No ale dobrze. Zaraz tu. Koniec. Aha, dobrze. Tak i tak. O, w ten sposób. Ale moment, jeszcze tak ma. No właśnie, i to jest pozycja taka, gdzie... A nie, dobrze, hetman na C5, ok, skoczek D5. Tu jest obrona, przecież tu jest broniony goniec. Wszystko się trzyma. Dobra, bardzo ciekawa, zwariowana pozycja w sumie, muszę stwierdzić. Na razie chyba mam pionka mniej z tego, co widzę. Nie będę płakał z tego powodu, moje figury zaczynają grać. Hetman ma dobre odejście. Dobra, idziemy teraz tutaj, żeby nie stracić gońca. Przy okazji atakujemy gońca przeciwnika. Skoczek musi bronić, bo czasami są takie pułapki jak skoczek F6. I po wybiciu hetman wybije, ale na szczęście skoczek broni, więc jest ok. Zastanawiam się tylko, co dalej. On dużo czasu zużywa. Dobra, jest tutaj nacisk. To dobra, ten nacisk chyba trzeba zlikwidować. Zagrajmy goniec na C7. Spróbujemy tą aktywną figurę stąd wypędzić. Tam goniec na diagonali już nic nie robi sensownego. A jak się uda wymienić gońca, to skoczek znajdzie dobrą placówkę na F4. I potem będziemy próbować zbić tego gońca, który pilnuje skoczka. No są zależności ciekawe w tych pozycjach szachowych. No w tym wypadku też. No właśnie, zobaczymy jak się zachowa zawodnik. Powiem szczerze, mi się bardziej podoba moja pozycja niż białych. Tak, wiem jak to brzmi, ale no tak stwierdzam. Wolę mieć jednak taki układ bez pionka niż właśnie stać tam królem i tutaj szaleńczo jechać pionkami, ale no nie wiem, zobaczymy jak to się ułoży jeszcze. Co on będzie tutaj kombinował? Hetmanem chciał zejść. Okej. Okay. W sumie słusznie. No muszę to wybić. Nie mam wyjścia za bardzo. On zbije może hetmanem. Tu się figury trzymają, więc może zajmę się... Okej, zbił pionkiem. Tak chciałem zagrać. On B4. No dobra. Jedziemy. Gram tak. I próbuję tutaj rozciągać to wszystko na drugą stronę. Chcę zbić pionka. Taki jest mój cel. Jak zagra B4... Zagram chyba A5 i on będzie musiał raczej zbić, raczej, że B1 to bije sam i mam jakieś tam tempo. Jak on zbije, no to wieżą wjadę i potem wieża A4. What? Dobra, tak również można. Jeżeli zbije, on zbije tym, ja zagram tu. Ale mogę też uciec. Nie ma chyba tu jakichś wielkich gruźb. Tu ewentualnie na D5 może nastąpić wymiana. Król H8 się chyba dobrze tutaj trzyma. No taki ruch trzeba liczyć. No właśnie. No nawet nie wiem, czy teraz... Muszę w ogóle reagować. Nie muszę reagować. Kontruję. Hetman B2. Idę z konterką. Bierze D1. OK. No to teraz... Aha, jak zbiję tu, to dostanę strzała tak. A jak tu, to nie bardzo. Wieża się otworzy. Ale mogę skoczkiem chyba zbić dobrze. Tak, zbiję skoczkiem. Skoczek zbija, hetman zbija. Niekoniecznie trzeba pionkiem, bo ten pionek tutaj mi jeden nie zrobi krzywdy, a hetman sobie już fajnie wróci. Ale zwariowana, ciekawa pozycja. No nie widzę nic lepszego dla przeciwnika jak wybicie skoczka, no bo co, H6 liczy? Jak H6 zagra, to ja nawet mogę skoczkiem zbić tutaj. Wszystko się będzie trzymać. Mogę gońcem zbić na G6. No dobra, figury są w obronie, więc to powinno wszystko się ułożyć dobrze. OK. Drogi przeciwniku. Masz ranking 2071, to sporo. No w końcu zaczną się jakieś takie ciekawsze partie. Znaczy nie to, żebym narzekał na wcześniejsze, na po prostu poziom... No wiadomo, jaki ranking, taki poziom teoretycznie, ale tu na pewno partie będą ciekawe. W ogóle zawodnik zagrał bardzo oryginalnie. No i hetman zbija. OK, tutaj chcesz mnie gonić w pożądalu. No to co, teraz gramy tak. Koniec A6 kulturalnie. No on w końcu musiałby chyba skoczka wyprowadzić, ale teraz moim planem będzie zbicie tutaj pionka. No, on raczej tutaj powinien zbić. No to ja chyba zbiję po prostu królem i tyle. Albo wieża na D8. O, to może będzie lepsze zagranie, dlatego że właśnie jest jedna wieża, która nie jest połączona z drugą, więc jeżeli ją wymienię, to wtedy będę miał jedną wieżę, która może go zaatakować, więc będę miał figurę swobodną, powiedzmy w ten sposób, a on nie. Więc to też może być dobra wymiana. No jakiś oczywiście ruch E5 istnieje, jasne, zawsze mam też hetman tutaj, hetman C2, zawsze mam jakieś fajne odejście hetmanem stępem, to mi się podoba. W pionkach jak mamy? Ja mam 6, on ma 5, więc no, dwa pionki już więcej. Przepraszam, on ma 5, ja mam 6, jeden pion więcej. Miałem na myśli, że ja miałem coś tam mniej. Dobra, nieistotne, no jest pionek więcej, ale pozycja jest tak nadszarpana, że to jeszcze jest możliwe wszystko, ale... Ale te figury już nie atakują tak mocno, tak mi się wydaje. Szczególnie te figury lekkie nie działają jak należy, a przeciwnik traci czas. No zobaczymy, jak on się dalej zachowa. OK, skoczek H3. Już wiem, co chcę zrobić. On chce... Nie, dobra, wieża D8 miałem, tak? On chce po prostu to, żebym ja zbił tu i skoczek wszedł i tam wieża miała jakieś opcje. Dobra, moja wieża już gra, on nie chce wymiany, dobrze. Mam opcję szacha, tylko że to chyba nie daje mi nic wielkiego. Myślę o wybiciu. Tak, myślę o wybiciu, ten skoczek jest groźny. Wybijam. Goniec. Zbijam tu. E5, uciekam. Tak. Dobra, zbijam tu. Hetman ma ucieczkę, bo groziło E5. Hetman ma takie posunięcie. Nie, zaraz mogę też na F4 zagrać. Teraz też na F4 mogę zagrać. Teraz gramy już na materiał. Chyba wezmę. Dlaczego mam nie wziąć? Zawsze mam taki ruch. Mam też skoczek G6, ale chyba G6. A nie, no to co? Top. No jasne. Wymiana. Bicie. No jemu czas się kończy, już trochę panikuje, jak widać. I skoczek D5 chyba. Hetman broni tutaj mata, skoczek wchodzi na F4. A, mogłem też tam zagrać i wieżą go tutaj atakować cały czas i ciężkimi figurami. To by było już też po zawodach, ale to już też jest po zawodach. Mimo wszystko już tam podstawił widełki. No to hetman E2. szach. Oczywiście mogę zbić wieżę. Jakiegoś mata trzeba dać. Ok. Mamy to. I lecimy sobie z kolejną partią. E3. No to E5. Jak on o 1, to my o 2. Hetman H5. Ok. Hetman H5. No skoczek C6. Bronimy pionka. No co? Goniec C4. No bez jaj. No. No D5. No nie damy sobie dać mata szewskiego. Tak. Goniec na B5. Tutaj goniec D6, żeby bronić pionka E5. No i mamy wyprowadzkę skoczkiem z tempem. No nie, no co on w ogóle tutaj robi? Zawodnik 2000, tak się wygłupia. No dobra, ale nie znamy jego okoliczności przyrody, więc w takim razie i szybko gra. Coś czujesz, ta partia szybko się skończy. Okej, roszatka, goniec B2, tak, hetman E7, bronimy pionka, skoczek wejdzie, nie, nie wejdzie. No H6 zawsze można zagrać. Okej, niech stąd ucieka, goniec F5, a czemu nie, w pionka nie pocelować. I A5, żeby zagrać A4, próbować rozbić. Tak, jest takie posunięcie. Sprowokujemy go i zagramy tak. Sprowokujemy go do takiego posunięcia. O, mogę zagrać tutaj, go zderoszować. Tylko w sumie chyba nie ma takiej potrzeby. No właśnie, ale może? Dobrze, zbiję to. Zbiję to wbrew sobie trochę. No i C5 z opcją C4. Może jeszcze nie teraz. Co on chce? Tak chce zagrać. Dobra, schowam się gońcem. On zagra tak. Co ja zrobiłem? Przecież miałem skoczek E4 szach i brałem hetmana. No Krzysztof, nie ogarnąłeś. Może jeszcze... No nie, już nie zdążę, niestety. Ale skapuściłem, słuchajcie. Wieża B8, C4 chcę zagrać. Ale skapuściłem. Może jeszcze wieża B4 nawet. Już mogłem hetmana zdobyć w jednym ruchu. C4 obowiązkowo, bez większego myślenia. Rozbijam po prostu strukturę pionków. Dobra, ale szkoleniowo to może będzie lepiej. C5 bronię się. Nie wziąć hetmana, no nie no. Okej, no tutaj, żeby atakować jeszcze skoczka. Aha, przecież goniec może fajnie wybić. No ale wieża bije na B3. Wieża C1. B7, uciekamy tutaj od tego bicia, broniąc wieży. Szybka akcja, moi drodzy, teraz będzie. Szybka akcja. No już mogłoby być po zawodach i to mogło być ukaranie przeciwnika za to, że tym hetmanem za szybko wyjeżdża. No teraz co? Chcę zagrać tak ewentualnie. Goniec z ukrycia też na D3 może fajnie palnąć. Potem wieża C8, to nadal jest dobra pozycja. Bardzo dobra. Goniec D3, różnobarwne gońce. I on, co? Taki ruch hetman C1 to go zwiąże tutaj na zawsze. I będzie mój. Coś tutaj. Znowu zrobiłem to samo, co we wcześniejszych, powiedzmy, odcinkach, którychś tam, że podpuścił mnie na szybką grę i ja w to wszedłem. No dobra, to biję mu tutaj skoczka, dlatego że król wyjdzie, nie będzie obrońcy i chcę mu dać mata. Aha! Czekajcie, tego nie zauważyłem. No chwilunia, no. No bez jaj. No to musi być wygrana. Zaraz ją znajdę. Taki ruch mi chodzi po głowie. W sumie też z drugiej strony może... Może odejście nawet tym końcem w taki sposób? Taki cichy ruch zrobić. Jakość mniej, ale on nie może zrobić roszaty. Goniec będzie musiał uciec. Na C5 albo na A3. Na A3 to tu. Na A3 nie może, na C5. Dobra, goniec ucieka. Ten goniec będzie tutaj zabójcą niesamowitym. Jakość mniej. Idziemy na jakość mniej. Poza tym jeszcze mam taki ruch w zanadrzu, taki ruch w zanadrzu. No na pewno ciężej się bronić tutaj niż atakować w tej sytuacji. Bo on stracił ruch teraz. Znaczy no, tak sobie to tłumaczę. Na A3 jak zagra, to po prostu mam tutaj bicie i wchodzę potem tam i biorę tu. I będę miał dwie figury za wieżę. Aha, nie będę miał opcji matowej. Ale to powinno wystarczyć mimo wszystko. No moje oko. Ale jest koniec C5. Dobra, pijemy na D5. Wstępem atakujemy końca. Dobra. Jest takie posunięcie, mówisz, drogi przyjacielu. Wieża C3. Zrób coś pan z gońcem. Teraz skoczka jakby wstawić na D3. Szukać trasy dla niego trzeba. Cyk, cyk, cyk. Tu. No w sumie czemu nie? Bo jak zagra tu, to mu palnę tam. Ale goniec E3 jeszcze jest. No tu jakiś wór jest na pewno. To już się czuje. Dokładnie. Dobra, hetman C4. Jak nie widzę nic konkretnego, zagram sobie w ten sposób, żeby tutaj naciskać. I zagrać skoczek D5. Jak goniec D2, to wieża C2. No mam go. A to już powtarzam chyba od kilku ruchów, co nie? Mam go, ale nie wiem, czy wygram. No dobra, skoczek D5. Też przy okazji blokujemy hetmana do D8. No to szach. Daje mata. Hop. Dziękuję moi drodzy za dzisiejszy odcinek, troszkę krótszy, 2028 i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.